Semantics to język programowania, który napędzał rozgrywkę obiekty i simów w grach The Sims, The Sims Online i The Sims 2. Rozwój Semantics był koordynowany przez Jamie'ego Dornbossa, Patricka Barretta III i Dona Hopkinsa. Nie od dziś wiadomo, że The Sims 2 miało być przede wszystkim wizualnym pchnięciem serii do nowej generacji gier w pełnym 3D, a wstępne prace rozpoczęły się jeszcze przed oficjalną premierą The Sims, dlatego poza silnikiem graficznym popularna dwójka miała do zaoferowania tylko kosmetyczne zmiany pod względem podstaw rozgrywki. No wiadomo, zaraz ktoś oburzony wrzuci nam elaborat o tym, jak to The Sims 2 przewyższa nudne The Sims, ale faktów nie zagłuszymy, ta nudna gierka dała tak mocne fundamenty, że o dwójce możemy w sumie mówić, że była po prostu remake'iem pierwszej części. Wszystkie główne zasady dotyczące osobowości Sima, wbijania kontaktów, nawet dzienny spadek relacji pomiędzy Simami wynosi 2 punkty w obu grach. System pracy oraz podwaliny potrzeb, jednym słowem esencja gry, to najzwyklejsze kopiuj wklej z klasyka. Oczywiście będziecie na nas krzyczeć, że potrzeby są inne niż w jedynce, Sim nie umiera w ciągu sekundy. Owszem, w kilku elementach ułatwili grę, ponieważ w pewnych miejscach postawiono na rzeczy, które non-stop wtedy reklamowali, czyli starzenie się Simów i aspiracje. Kosztem potrzeb uwypuklili te nowości, zresztą słusznie, w klasyku nie było aż tyle dodatkowych atrakcji, więc gracz mógł się oddać w całości wbijaniu potrzeb Simom, ale nadal cała istota gry i główne założenia w mechanice to skopiowane pierwsze The Sims. Nawet tryb debugowania w obu grach jest identyczny, co dla wielu ludzi stanowi duży dowód na to, że dwójka jest naprawdę mocno oparta na swojej poprzedniczce. No i oczywiście nie wolno też zapomnieć, że do dwójki weszło dużo założeń, które planowano na etapach alfa, beta, pierwszego The Sims i potem wycięto z gry, o czym już popełniliśmy odpowiedni filmik. Ale okej, po co w ogóle o tym wszystkim mówimy? Ostatnio trochę się zainteresowaliśmy rzeczami, które wystąpiły w pierwszej generacji The Sims, zarówno pecetowej, jak i konsolowej oraz The Sims Online, a następnie wylądowały w The Sims 2. I nie chodzi nam w tej chwili o takie typowe inspiracje, na przykład dwójkowa inkarnacja oklepanych do granic możliwości ćwirów czy innych simów bądź NPC-ów. Olewamy też nostalgicznie podrzucone utwory z trybu kupowania The Sims, bo to była zamierzona akcja. Zaciekawił nas tylko zwykły recykling w postaci użycia jakiegoś pomysłu, modelu, czy bardziej prawdopodobne tekstury lub ikonki. Niektóre rzeczy są zaskakujące, zwłaszcza jeśli porównamy izometrycznego klasyka i The Sims Online z dwójką i jej full 3D. I dla ścisłości, nie zajmujemy się żadnymi simami, fabułą, innymi pierdołami, które tam sobie jakoś pokracznie korespondują między grami. Zaczniemy od The Sims, gry wydanej w 2000 roku i rozwijanej dodatkami do 2003. Zespół pracujący nad The Sims 2 nie wziął zbyt wiele z trybu kupowania, budowania czy ciuchów z jedynki. Jeśli chodzi o przedmioty, to w dwójkowej podstawce wylądował szyld z warzywniaka z The Sims Zwierzaki. Podobny jest też szyld ze sklepu zoologicznego. Zielona sukienka z tego samego dodatku. Podłoga pamiętająca jeszcze czasy początku całej serii, a także skopiowane niektóre ikonki ścieżek pracy. W zakładce sortuj według stylu, jeśli chcemy stworzyć jakąś swoją własną kolekcję, to możemy wybrać odpowiedni obrazek ją określający, albo po prostu coś, co nam się podoba. Kilka dostępnych ikonek to rzeczy doskonale nam znane z klasyka. Ikonka centrum z The Sims Randka, ikonka abrakadabrowa z The Sims Abrakadabra, ikonki z The Sims Gwiazda, łapa z The Sims Zwierzaki oraz ikona wyspy wakacyjnej z The Sims Wakacje. Dodatkowo przedmioty, którymi możemy upiększyć widok naszego otoczenia w The Sims 2, czyli balon na gorące powietrze i gondola, mają w sobie użyte tekstury pochodzące z renderów promujących The Sims. Lecący balonem Simowie to Majka Ćwir, ale w jakiejś przerobionej wersji z obrazka promującego The Sims Abrakadabra, natomiast stojący obok niej facet to niejaki Dreamboat z tyłu pudełka The Sims Randka, w polskiej wersji nazwany Mięśniakiem. Ów mięśniak pełni też rolę gondoliera pływającego swoim gondolą po dwójkowych akwenach wodnych.
Teraz powinniśmy przejść do The Sims Online, ale na razie pominiemy tę grę i od razu spójrzmy, co z gry The Sims na konsolę wydanej w styczniu 2003 i The Sims Busting Out z grudnia 2003 znalazło się w The Sims 2, która, przypomnę, została wydana we wrześniu 2004. Konsolowe Simsy były pierwszymi, które wprowadziły do serii kamerę 3D, ale jeśli chodzi o przedmioty, to mało co trafiło później do dwójki. Sprawdzaliśmy razem ze Szpadlem wszystko po kolei i pomimo względnego podobieństwa paru gratów, byliśmy mocno zawiedzeni. Jest kilka podobnych rzeczy, na przykład to krzesło, które solidarnie znalazło się w Simsach na konsole i Busting Out, a potem w The Sims 2. Mamy również nieśmiertelne brązowe kafelki z klasyka na PC. Niemal identyczny stół bilardowy we wszystkich trzech grach. Te charakterystyczne gacie w serduszka, które wylądowały nawet na okładce konsolowych Simsów. W The Sims na konsole pojawił się też alarm przeciwłamaniowy o modelu, który przypomina ten z dwójki. Mamy podobną bluzkę, znaną głównie z tego, że składa się ona na ubranie dwójkowej Belli Ćwir. Identyczne spodnie bojówki zgodne z ówczesną modą. Podobne bluzki w stylu pirackim dla dzieci. Taka sama fryzura z pożyczką. Pierwsze pojawienie się w serii bieżni do ćwiczeń. Podobny atlas do tych, które trafiły później do Sims 2. W Busting Out mamy tę samą tapetę. Identyczne drzewo do tego, które doszło do The Sims 2 podróże. Fryzurę z warkoczykami. Poza tym w tej grze po raz pierwszy w serii pojawiło się koło garncarskie, które potem wylądowało w dwójce w dodatku Czas Wolny z 2008 roku, czym nawet się chwalono na okładce gry. Co prawda oba przedmioty kompletnie nie są do siebie podobne, ale sama idea garncarstwa powstała już w Busting Out, więc wpisaliśmy to na listę inspiracji. No i na koniec, wszyscy, którzy przeżywali premierę The Sims 2 Nocne Życie we wrześniu 2005, swoją drogą, kiedy ten czas zleciał, byli podjarani nowymi przedmiotami, m.in. kulą Elektroplon z firmy Extremum, którą wymieniono z tyłu pudełka jako jeden z super nowych przedmiotów. Okazuje się, że to kolejne kopiuj-wklej, ponieważ już w Busting Out nasi Simowie mogli się spokojnie bawić w owym ustrojstwie. No i to tyle, jeśli chodzi o konsolowe wersje. Tak jak mówiłam, nic ciekawego, dlatego wolałam, żeby mieć to szybciej z głowy i dopiero teraz przejść do The Sims Online. Gry wydanej w grudniu 2002 na silniku klasycznego The Sims, która ostatecznie okazała się być wielką porażką, bo ówczesne realia nie były gotowe na grę online, w której na dodatek trzeba było płacić abonament, żeby móc pograć. Ostatecznie The Sims Online później zmieniono na EA Land, które było już darmowe, ale szybko ten projekt zamknięto, a kilka lat temu fani Simsów własnym sumptem przywrócili do życia The Sims Online i stworzono z tego niejakie Friso. Gra początkowo faktycznie przypominała stare, dobre Simsy Online, ale od jakiegoś czasu zaczęto ją unowocześniać w celu ściągnięcia młodszych graczy. Kilka rzeczy, które pojawiły się we Friso, nie było obecnych w The Sims Online, dlatego tych dwóch gier nie wolno jakoś tak traktować jako super tożsame ze sobą. Ale wracając do głównego tematu naszego filmu, oryginalne Sims Online z 2002 roku zawierało kilka rzeczy, które znamy z The Sims 2 i w niektórych przypadkach to naprawdę duży szok, biorąc pod uwagę sam fakt, że Sims Online to gra z kamerą izometryczną, a dwójka jest już w 3D, więc patrzenie na te identyczne ciuchy w klasycznym pikselowym wydaniu i potem tym takim plastikowym dwójkowym jest mocno uderzające na psychę. Na początek kilka ubrań. Piżama dla facetów po prawie 6 latach trafi do The Sims 2 Osiedlowe Życie. Prześwitująca bluzka z czerwonym stanikiem, nawet Simka ma taką samą dziarę na ramieniu. Jeansowe spodenki z czerwonymi kabaretkami i glanami z czerwonymi sznurówkami. Spódniczka w kratkę z czerwonymi rajstopami i glanami dla nastolatki. Znowu mamy zieloną sukienkę z The Sims Zwierzaki, ale The Sims Online dodatkowo wrzucało różową wersję tego ubrania, które również się załapało do The Sims 2.
I na koniec strój znany jako ubranie tancerek hula towarzyszących mrocznemu kosiarzowi podczas odprawiania na tamten świat Sima, który ma złotą albo platynową aspirację. Poza ciuchami do The Sims 2 trafiły też 4 identyczne tapety i 6 podłóg z The Sims Online. Tapeta dekoracja, tapeta paisley z listwami przypodłogowymi i sufitowymi ze zwykłego drewna, tapeta fajna cebula, dywan żniwa, dywan capoli tutti. Wersja z The Sims Online zawiera całą teksturę w jednej kratce, natomiast wersja z The Sims 2 musi być położona na 4 płytkach, żeby zobaczyć pełny obrazek. Dywan trzeci wymiar. Tutaj odwrotna sytuacja niż przy poprzednim dywanie. Wersja z The Sims 2 ma całą teksturę na jednej kratce, a online'owa potrzebuje być położona na większej powierzchni. Drewniana wykładzina podłogowa, północna gwiazda. Płytka podłogowa, mozaika, stokrotek. Jedna kratka płytki w The Sims 2 wygląda jak 9 kratek z The Sims Online. Płyta, marokański labirynt. Jedna kratka tej płytki w The Sims 2 wygląda jak 4 kratki z The Sims Online. I skoro już jesteśmy przy słowie marokański, to warto wspomnieć o stylu marokańskim, który bardzo się kojarzy z The Sims 2. Niestety ta część gry nie była pierwszą, która się zabrała za bardzo ciekawe i charakterystyczne przedmioty rodem z Maroka. Już w The Sims Online otrzymaliśmy całą gamę podłóg, ścian oraz mebli reprezentujących dany styl. Co prawda, jeśli chodzi o meble, to mało co przypomina rzeczy z dwójki. Jednymi z bardziej tożsamych przedmiotów są marokański parawan, który w The Sims 2 nazwano egzotycznym nie-ekranem firmy Simporterzy, drzwi wrota do dalekich krain i ulubiona framuga firmy marokański styl współczesny. The Sims Online po raz pierwszy wprowadzało do gry rzeczy mocno kojarzone z The Sims 2. Na przykład łuk weselny, co prawda wygląda biednie przy tym dwójkowym, ale już był i dawał jakąś inspirację twórcom dwójki. Tak samo tort weselny, ten online'owy nie jest jeden do jednego podobny do dwójkowego, ale liczy się pomysł i idea, o czymś takim w zwykłym klasyku można było tylko pomarzyć. No i najciekawsze przedmioty z The Sims Online, czyli windy. Co prawda w The Sims Balanga było już coś ten deseń, czyli teleport, ale oficjalnie windy zdawałoby się, że po raz pierwszy zadebiutowały w The Sims 2 własny biznes. Nic bardziej mylnego, gracze Simsów Online znali już w 2002 taki przedmiot. W ogóle pod paroma względami The Sims Online było mocno przełomowe, ponieważ już w tej grze były na przykład piętrowe łóżka, takie zaskoczenie. No i to by było wszystko, co udało nam się wyłuskać z powyższych gier. Przeglądaliśmy miliony przedmiotów i ciuchów, więc zapewne coś mogliśmy jeszcze przeoczyć. W każdym razie tak mniej więcej wygląda recykling rzeczy, które ze starych gier trafiły do nowiutkiego The Sims 2. Także to tyle w dzisiejszym filmiku. Wiecie już o takich podstawowych podobieństwach we wszystkich grach, więc teraz możecie sobie na spokojnie obejrzeć film o nagrodach dla serii The Sims. Już was nie powinno dziwić, dlaczego pierwsza część była obsypana nagrodami, a kolejne już tak niekoniecznie. Do zobaczenia w następnym filmiku, pa!